Samochodów. A teraz przed nami Cezary Gajowczyk, czyli również jedno ze słabszych aut. Ładnie do wewnętrznej, ale zobaczmy, czy utrzyma się na tej prostej. Jedno koło poza trasą. No i zobaczmy. Ach, niestety. Będzie jazda na wprost. Taka dodatkowa przekładka. No to będzie bardzo źle policzone przez sędziów. Oni powiedzieli, że wolą, żeby samochód wyprostował się na chwilę na jedną długość samochodu. Chociaż jest to drifting. Wszystkich nas to boli, ponieważ auta powinny poruszać się w poślizgu od samego początku do końca. To niestety musieliśmy zrobić taki handicap dla zawodników. Oni mogą to auto wyprostować sobie na długość auta. Najwyżej półtorej długości auta. No i to też urwie im punkty. Do 20 punktów. No i zobaczmy, czy Cezary Gajowczyk sobie poradzi. To jest bardzo... To jest samochód, który nie ma mocy. No generalnie ten samochód nie ma zbyt dużo mocy. Ale ładnie złapał tego klipa i... Ale tam jedno kopnięcie, będę liczył. Kopnął, ale kurczę, pogubił się na chwilę. Chociaż to jest takie odprostowanie, które sędziowie dopuszczali. W sensie właśnie taki moment odprostowania. I zobaczcie, tam jest ślisko. Widzieliście, jak tył mu wypłynął nagle? I tam w cieniu, gdzie mówiłem, między drzewami jest jeszcze mokro. A tu jest znowu sucho, czyli paskudne warunki. Absolutnie paskudne warunki do jazdy. Bardzo trudne, bo zmienne. Raz sucho, raz mokro. I naprawdę można się... Fenomenalna jazda, fenomenalne również. Warunki jedne. Numer 13, Cezary Gajowicz. Widać 300 koni, to nie jest najlepszy parametr na dzisiejszą trasę. Przeprostowanie bardzo duże i kilka sporych pokłek. Niestety nie jest to przejazd, z którego Cezary byłby najdumniejszy na świecie. Ale niestety, trzeba walczyć, żeby coś wywalczyć. Także te przejazdy będą realizowane jednym po drugim. No i pytanie, czy się uda, czy się też nie uda przejechać tak, jakby sobie tego... A to Przemysław Hebda, powinien się pojawić Czarek Gajowczyk, ale nie ma. Punktowany. Leszek Rachimow ucieka, goni go Cezary Gajowczyk. Leszek Rachimow szeroko! Szeroko, a Cezary Gajowczyk bardzo ładną linią. Cezary Gajowczyk musi się utrzymać teraz za Leszkiem Rachimowem. Bardzo wcześnie przełożył swoje auto, ale niestety odprost. Duża korekta na kierownicy, ale jak ładnie radzi sobie Cezary Gajowczyk, goniąc Leszka Rachimowa poza tym jednym błędem. Trzyma się cały czas bardzo blisko Leszka Rachimowa. Ten teraz nie zwolnił w tym miejscu, gdzie sędziowie tego nie chcieli. I naprawdę piękny przejazd obu zawodników. Z pominięcia Gajowczyk ucieka, goni Leszek Rachimow, ale Leszek blisko za Czarkiem. Pięknie teraz operuje gazem Leszek Rachimow, ależ on jest... Błąd! Dobrym driftem i spin! Kontakt! Kontakt, nie taki w kontakcie, ale kontakt, czyli uderzenie jednego zawodnika. Nie w ścianie, tak, nie w ścianie, tak, dokładnie. Uderzenie jednego zawodnika w drugim, szybka kontrola. Jest okej, okay. Panowie, możecie jechać? Jest okej, okay, czy nie jest okej? Okay? Daje okejkę, czy nie daje okejkę? Będzie potrzebna laweta, czy nie będzie potrzebna laweta? Nawet media podchodzą, robią zdjęcia. Jest jakieś poważniejsze już wkrodzenie w samochodzie Leszka. To prawdopodobnie może być element układu kierowniczego, bądź też zawieszenia. Wahacz, drążek, końcówka. Leszek podbiega, wybiega. Odbieg nam poza kadr. Kochani, kochani, ale dajcie teraz oklaski dla tych zawodników. Cezary Gajowczyk i Leszek Rachimow. Oni do was machają. Absolutnie jakby nie przejmując się tym, co się dzieje z autami. Jest piąteczka, klepanie po ramieniu. To jest właśnie piękno tego sportu. Oni się przed chwilą cmoknęli przodami swoich BM-ek.